Jest i napis, i... Ta nagroda jest potwierdzeniem wielu lat pracy, współpracy z Urzędem Burmistrza. Tak jak na samej gali zostało często powiedziane, że to całe rodziny tworzą tą historię. Wiele ludzi się do tego zasłużyło. Tak samo u nas w Bractwie Kurkowym, tworząc wszystkie jakiekolwiek imprezy. Z nami są również nasze rodziny. Mamy bodajże od 6 do 8 imprez rocznie, które zrzeszają wielu pościeżaków, skupiają na danych imprezach, przywołują, trzeba powiedzieć o tym, że przywołują tak naprawdę inne bractwa kurkowe. Chociażby nasz flagowy produkt, tak to nazwijmy, w charakterze instytucji jesteśmy wyróżnieni, no więc poniekąd to tak funkcjonuje. Zapraszamy bractwa z innych miast, przyjeżdżają, odwiedzają nas w Będominie, to jest jedna z naszych priorytetowych imprez w tej chwili. Czy strzelanie trzeciomajowe, czy strzelanie o herb burmistrza miasta Kościerzyna. Te wszystkie imprezy powodują to, że ci ludzie często jako turyści i członkowie innych bractw przyjeżdżają do nas, odwiedzają nas. Czyli propagujemy to miasto również na zewnątrz. Chciałam wyrazić ogromną wdzięczność, że zostaliśmy docenieni. My, Stary Browar Kościerzyna, pracownicy, którzy wkładają ogromne serce i miłość w to, żeby nasi goście byli zadowoleni z naszych usług. Po tylu latach emerytury zostaję zaskoczony nagrodą burmistrza. W czasie pracy, już mam jedną taką, mogę się pochwalić, z okresów pracy, a tu prawdopodobnie zasadza kształt i tym podobne. Żyjemy zupełnie w innych czasach i dlatego między innymi odwaga burmistrza, że po tylu latach wyciąga jakiegoś faceta, który już dawno, dawno nie pracuje, który no, już nie ma nawet tych, z którymi współpracował. Ta statuetka jest podziękowaniem nie dla mnie. Ja mam tu małą cząsteczkę. A resztę to wszyscy ci, którzy ze mną współpracowali czy w banku, czy w samorządzie, czy w szkole, czy zupełnie społecznie gdzieś. Na tych wszystkich inicjatywach, które były rozwijane w Kościerzynie, o których wtedy się w ogóle nie myślały, o których się nieraz zapomniało. Były różne historie. Gdybym, nie wymieniam specjalnie nazwisk, bo mógłbym kogoś pominąć, ale naprawdę dane mi w życiu było spotykać ludzi, z którymi pięknie się współpracowało, bez złośliwości, bez kąśliwości, z dużym zaangażowaniem. Dla większości, naprawdę proszę mi wierzyć, tam czas się nie zawsze liczy. Zresztą znowu nie potrzeba było pracować tak jak dzisiaj mówią, po 12, 14, 16 godzin. Wystarczyło pracować uczciwie, wykorzystując czas pracy. Ale na tych ziemiach to i klimat, i piękne jeziora, i piękne lasy. Wszystkich nas wspomagają.